cię suba za to, że was komar ugryzł. A w dzisiejszym odcinku jestem łąka, pole i tam się rośnie kukurydza i obok koło mnie jest Państwowe Gospodarstwo Rolne. Państwowe Gospodarstwo Rolne, PGR. Takie typowo można powiedzieć PGR, ale to nie jest PGR, bo PGR już nie istnieje, bo jest opuszczone i są tylko jedyne co przetrwało PGR, to jest PGR Pomorze właśnie. Pan jak ktoś wie, to się zna, wie o co chodzi, bo więcej farminga się gra, dużo internetu się zebie i informacji co się ma. Przyjechałem dzisiaj na rowerze, pokażę wam. Ale lampkę będę musiał zdjąć i gumkę tam naprawić, taka śrubka jest, co można przykręcić do niej, żeby nie odpadło. I to będę naprawił. A tu lampkę taką czerwoną, która świeci, musiałem zdjąć, bo nie miała gumki i bujała się. A tam jest kukurydza, wam pokażę i... Brama. Myślałem, że traktor jedzie, bo słychać go z daleka. O, tu jest kukurydza. Samochód jedzie, muszę uważać, żeby to nie była policja. Boję się policji, że mam tam. A tam jakaś ścieżka idzie do jeziorka, albo do lasu, albo do jakiegoś pola. A tu jest łąka po prostu. Można tutaj sobie z traktorem przejechać, siano kos zrobić. Widzimy się dalej. O, tutaj widzę te gospodarstwo. Nie wiem, czy to jest gospodarstwo, albo jakiś budynek. Nie wiem, ale bym sprawdził was, nie? To nie wygląda jak gospodarstwo. Na początku jak przyjechałem, to bardziej mi przypominało, a tutaj, co teraz widzi, ta jest łąka i za łąką jest kukurydza, właśnie. Kukurydza rośnie, ale jest zielona. Dojrzała kukurydza jest żółta, właśnie, oczywiście, i polecam żółtą zbierać. A jak ktoś na szybkiego, to proszę, może wziąć. Krowy to zjedzą. Mój wujek tak oczywiście robił. Po to, żeby do wiadra kisonkę mieć, żeby krowom dać. Tutaj obornik coś jechał, obornikiem i się rozrzuciło. Widać. Nie wiem, gdzie jestem, ale się dowiem. Bo ja szukam takiego miejsca, które będzie mi się podobało, jest kałuza pupowość. A tutaj widzę trasny ruch. Będę musiał wyłączyć i przyjechać. I za mną jedzie samochód. Ale tam jest szlaban, las. Och nie. To chyba jakieś biura jest, widzowie. To nie gospodarstwo. A tu widzi ta nowe falenty. A tu jest kukurydza, widzowie. Jestem tego dumny, zadowolony, że tu kukurydza rośnie. To widzowie wizyta przeze mną. Nie mogę się dosłuchać, sorry, przepraszam. Tutaj obok mnie jest gospodarstwo. O, tam i kurde, bym wjechał komuś w płot. A tam ktoś się buduje, a jestem obok tego sadu. A ja i ktoś wiadro zgubił, jak jechał traktorem. A tu jest łąka i kukurydza. O, tutaj widzę, jest gospodarstwo rolne, ale tam nie będziemy jechać. Jak będziemy wracać, to wam oczywiście pokażę właśnie. Ja cały czas jadę rowerem właśnie, po to, żeby było mi wygodnie. Ale mam GoPro, ale słaby głos właśnie, bo ja mam takie GoPro typowo do nagrywania z muzyką właśnie. Da radę właśnie oczywiście wszystko tym GoPro zrobić, ale słaba jakość jest, ale da się tam ogarnąć, bo są różne programy do montowania filmu, które umożliwią nam, że będziemy mieli dobrą jakość i wtedy będzie dobrze się oglądana właśnie. I jedziemy sobie do salni ścieków, bo ponieważ jestem tam, nie byłem, jestem ciekawy. O, belki. To są widzowie belki kisonki, czyli kisonki taka typowo zrobione z siana, siano kosy, ale bardziej typowo mogę powiedzieć siano kisonka. Właśnie, kukurydza, kukurydza. Tutaj też jest kukurydza, bo tutaj bardziej wieś taka typowo na większą skalę kukurydzy. Kukurydza i siano kosy. Tam, ale śmierdzi. Chyba od krów gnój. Ale mi to nie przeszkadza. Kiedyś mi to przeszkadzało, ale teraz się przyzwyczaiłem się. Po prostu takie życie na wsi. I za mną jakaś pustka jest. Cała droga i wam, ale ja to pokazuję. Kukurydza. Kukurydza i tam dalej do tej
ciężki, która prowadzi do parku i do mojego domu, które ciężko mięso sobie dobra syna właśnie. A tu jest fajna zielona koryta i dojeżdżamy powoli do ścieków, tam gdzie woda spływa i czyści właśnie. I wtedy do mieszkania mamy czystą wodę. Nie będę wchodził i nic nagrywał tam, bo ochrona stoi i pilnuje, żeby włamania nie było. Ale mogę wam pokazać, taka malutka oczyszczalnia i wiecie, że tam są ludzie, bo jest otwarte i śmietniki wystawili, bo będzie śmieciara jechała i zabierała śmieci. I tutaj ludzie pracują i mają jeszcze tam biuro i psa mają po to, żeby mnie przegonić. I jeszcze gruz mamy, przyjedzie koparka, wywrotka i zabiorą ten gruz. Albo traktorem, jak ktoś mądry jest. Jeszcze jak typowo na wsi. Jest. Mamy. Wyjechałem. Tam. Tam gdzie palcem pokazuję jest kościół. A tam taka wieżyczka. Tutaj znajduje się boisko szkolne. Kościół, a widzicie taką wieżyczkę tam, tam jest boisko szkolne i podstawówka szkoła, tam gdzie kiedyś chodziłem, ma tutaj osiedle. Tam mamy widzowie Rasyn. Rasyn, to zasrana wieś, nie ma co tam je, nie ma co tam pić. Piosenka z bloku ekipy sobie wziąłem, tylko dla poprawienia humoru. Patrzcie, Ursus kosił tutaj trawę dla krów i sianokosy. Pewnie dwa pola są razem połączone i tego samego właściciela. Ładnie, oczywiście. Ja będę pomału ruszał, bo tu jest ślepa ulica już. Tylko ja będę musiał wykręcić. A dalej pojadę, sprawdzę, bo jestem po prostu ciekawy. Bo mnie takie rzeczy po prostu interesują. I pojadę, pojadę. Nie będę, kurwa, kawka. Nie będę narzekał, bo jestem je wyśmienięta. Zatem jakiś cieniarz i posiadną kosa jedzę. Nie wiem czy tutaj jest susa właśnie, bo ponieważ trawę najpierw się susy po to, żeby z trawy mieć kisonkę, siano kisonkę. I dobrze, że druska była tym sianem zakryta, bo mi teraz się po prostu dobrze się jedzie rowerem. Jest górka, górka na pazurkę, a tutaj rzeczka płynie. Pewnie nie widzieli, co jak będę wracał, to wam pokażę kamman. Jak się wywalę, trudno. O! Made in Poland. Czyste, fajne powietrze. Można się odechnąć. Ekologiczne. A tu jest rzeczka. Malutka rzeczka, która płynie do ścieków. Fajnie nawet. Tam dalej rzeczka będzie płynąć, a do tego, do Piastów, nie do Piastów, a Piastów jest tam. A tam fajne domy są, bogaci ludzie tam mieszkają, bo mi kiedyś kolega w mojej miejscowości mi pokazał i powiedział, bo kiedyś Sylwestra 2019, 1 stycznia 2019, byłem umileny. Nie pomyliło mi się. To było 2018 Tak, 2019 wtedy był. Tak. Tak, bo 2000... Nie, sorry, przepraszam, bo ja się gubię. W 2018 roku tutaj przyszedłem z kolegą, gość 12 mi pokazał zajebiste fajną dzielnicę. Zajebiste fajne domy. Nie dzielnice, dzielnice masz w Warszawie. Fajne, zajebiste domy, bogate, drogie i proste. A tutaj traktor jeździ i siano kosy tutaj robił. Ja myślałem, że tu zaś o pszenicę, albo kukurydzę, albo jakiś jęczmień, rzepak. Właśnie, co jest tym mówne? A tam jest druska, co jechałem nią. Właśnie, mogę powiedzieć o tym miejscu, że mogło tu być zasiane, mogły być żniwa. Tak są żniwa, bo kawałki widzę, ja podejdę i wam pokażę. Przyjechałem specjalnie tutaj, żeby odechnąć świeżego powietrza. Zrobię tak jak typowo na wsi, jak się robi, się za rower się kładzie na podłogę. Nikt mi nie ukradnie, bo żyję w wolnym kraju i złodziej mnie nie obchodzi. Jak złodziej by mnie obchodził, to bym
mu nogi dupy powyrywał. Chyba pszenica. Chyba pszenica właśnie, a to bardziej wygląda na siano. Wiesz, widzowie, przepraszam, bo ponieważ wcześniej mogłoby jakieś chwasty były. Właśnie. Tutaj traktor się zakopał, bo widać dziurę. Widać, siano kosy tutaj były. I ze siano kosu będzie akcja belka, czyli będzie się obijanie, czyli siano kisonka. A to mój wyjebany rower, czyli typowo jak na wsi zrobiłem, jak wyrobita. Nie śmieję się z was, tylko biorę z was przykład. A tam jest odciskalnia. Ja ją z daleka widziałem, jak byłem gdzieś tam, było widać, a ja myślałem, to jest gospodarstwo i te dwa hale. Myślałem, że w tych halach krowy. Ale jedziemy teraz. Nie ma czasu, nie marnuj czasu, człowieku. Bo ponieważ jeszcze komary cię pogryzą, jak wczoraj grałeś na boisku. O, komar, Asio. Koda traktora żadnego nie zobaczyłem. Bo ponieważ ja kiedy widziałem traktor, komar mnie ugryzł. Muszę się podrobić. Kiedy widziałem traktor, widzowie, Neff Hollanda T7, jak jechał ze cebulami, cebulę pogubił na ulicy, ja pozbierałem i była mi posemna. Wiecie, do czego cebula była mi posemna, to napiszcie komentarza. A już jadę. Ja wyjadę stąd, widzowie, i widzimy się tam, gdzie wyjechałem. Zaraz będę. Jestem. Jakieś gospodarstwo znalazłem z traktorem, ale tam wjadę i wam pokażę. A ktoś pomyśli, że to ja tu mieszkam. A ja tu nie mieszkam, po prostu idę zerknąć sobie. Zainteresowanie moje rolnictwem. Sprawdzić co tak to. Aha, chyba alkoholicy. No wygląda jeszcze, jakby było posunę albo no za superelu, jak budowano takie nasie. Chyba Zetor albo Ursus tam stoi. Jest zarośnięte. Patrzcie. Nie ma nigdzie wejścia. Ja nie będę chodził, bo pewnie właściciel jest. Nie, to opuszczone gospodarstwo. A. Napisz jaką tadę, co to tak to. Ja lubię takie rzeczy. Pamiętam. Nie, co to za traktor Zetor albo Ursus. No to widzowie, jestem na miejscu, nie dojechałem i znalazłem jakiś domek. Tutaj pewnie pijaki były. Jakiś opuszczony domek. Taki dom w stylu PRL-a właśnie. Jestem tego dumny, zadowolony i podejdę, bo ponieważ pamięć mi się skończył i musiałem coś usunąć. I zobaczcie sami i macie ocenić. Co to za traktor i napisy? Pewnie Ursus, Zetor. Opuszczone. Opuszczone gospodarstwo rolne. A tu pewnie pijaki. Albo właściciel tego domu. Pewnie go nie ma. Stary i umarł pewnie. I wróciłem, obejrzałem, zrobiłem sobie zdjęcie. Chutka i zamknięta i nie dało się tam wejść. I były jeszcze kolce na bramie. Takie kolce typowo, żeby mógł się pokaleć. A tu jest pole skosone po pszenicy. Albo żyto. O, belark, nie, kopaczka to nie, to była maszyna do zbierania ziemniaków. Fajnie. Widziałem je za Annę. I malucha. Świata 126. A tu kapusta, widzowie, i zorane. No to kukurydzę tutaj widzicie. Będziemy mieli po prawo, po lewo i łąkę typowo pod sianą kosę, ale komentą się zmieści. To wygląda jak w Anglii. A ja sobie jadę. I słucham Nisko Polo, panie i panowie, jak ktoś lubi. Ktoś ze wsi, ten słucha Nisko Polo, bo zawsze takie, bo w internecie kiedy oczywiście taką zesłyszałem. Ma wichura, słupa wywaliło od ugrożenia. Sobie jadę! Ouu! Betonmiarka w głowie! Kukurydek ktoś zniszczył, pewnie traktor jechał odpryskiem i
rozjechał po prostu. Bo tak jest. Parmingu, Dimater 2019 tak jest, a 17 też takie 17 przy pomocy moda na ugniatanie różnych upraw. Ja tego nie lubię farmingu, bo wtedy będę miał mało zebranych plonów, a ja wolę dużo zebranych plonów po to, żeby zarobić kasę. Kukurydza, kukurydza. Jeszcze byłem w opuszczonym gospodarstwie, mówiłem, kłódka, nie wchodziłem i ogrodzenie kulczaste i panie i panowie, komar mnie działała, ale boli kurwa, to kiedyś było jak komary tnęły. Na wsiach, o chodź. Piach na mnie wleciał, albo jakieś robactwo leciało, stado i na twarz. A ja niczego się nie boję, bo jestem chłop rzeczki. Wtedy ja jestem dumny. A tutaj były siano kosy od tu. Jedziemy, au! Jedziemy! Nie zabij się! Nie zabiję się, bo są dziury. O, tu jest opuszczony asystalnia, to widzialista w moim odcinku. A dalej tam ciekawego nikt nie będzie. Naprawdę, że byłem telefonem, bo jest dziura. Słucham muzyki i chciałem wam podziękować za oglądanie tego vloga pod tytułem vlog z rowera. Ocenę drogi. Na razie, trzymajcie, pa, do zobaczenia, zasubskrybuj, mykanu, żeby być na bieżąco i zostaw łapkę w górę. Nara!